Dzień dobry, nazywam się Aleksander Harecki, jestem kierownikiem Akademii Regeneracyjnej Medycyny i teraz my przyjechali do Frankfurta na Majnie, dlatego żeby udowodnić to, co my robimy i żeby każdy z tych, kto będzie patrzył na ten film, widział, że istnieje медицина регенерационная и есть метода, которую я называю эликсиром молодости, которая, направда, направляя организм и рухомляя на тыле, же с веком человек не стажея, а по воле отмладзается и организм по воле цефая те проблемы, которые повстали в цьонгу велеля. Также есть проблем, которые люди не разумеют о соходе и не верят в то, что яснее у нас, бо таких выников на целом свете нигде не было. То пани, она дали повер свою историю, але крутко повем же, она приехала 5 лет тому до нас, начали это было в Лужку. Фактично ей нерки потребовали диализу и уже не функционировали. Она была по двух завалах сердца, по чех операциях на очи и фактично не видела, лежала в лужку, приехала на лужку электричным. На день здесь ей еще на целости и отличие исправно. На гарсами брала таблетки, чтобы якось функционировать. Теперь она не бежит ниц. И чтобы в таком веке, ей на 92 лета, чтобы в таком веке ничего не уживать и функционировать, то, направда, ну, деется чудо, и с каждым днем, как она сама поведет, она чувствует себя негожей, как повинно быть теоретично у нормальных людей, всех, а только лепей, и то есть чудом, и то я называю эликсиром молодости. Кто не вежи, ну, то может приехать на Франкфурт на Майне, так само, как вы приехали отведить паню и забачить на своими очами на то чудо, которое есть оба меня сейчас. Я называюсь Адела. Родилась в Немче. Ale po wojnie światowej, II wojnie światowej zabrali moją rodzinę, zabrała Polska. I byłam po wojnie, byłam Polką. Nauczyłam się potem po polsku, potem do szkoły chodziłam. Potem pracowałam do 50 roku życia. Dobrze mi tutaj było. I przyjechał Andrzej, mój syn. No i tak mieszkamy razem z Andrzejem. Że tak choruję ciągle, no to dobrze mi jest, że nie idzie do pracy, że jest też rencistą. To mi tak dobrze z nim jest, bo gdybym była sama, nie wiem, jakby to było, bo bym chyba w Alzheimerze była, albo sama siedzieć w domu. A tak to ja nigdy jeszcze sama nie byłam. Tak mi bardzo dobrze z nim jest. Co się stało, że pani przyjechała do nas? To swój bodziec, kiedy była pani chora. No, byłam tak ciągle chora. To mnie bolało, to bolało. Nerki mnie bolały. Nerki, uszy, tylko oczy. Nerki. No, uważałam ze sercem, bo miałam dwa zawały już. Wtedy nie było jeszcze więcej. Nigdy nie wiedziałam, że tak
że tak przeżyje te choroby serca. No, dzięki, Andrzej, a Aleksandrowi. Dzięki Aleksandrowi, bo przyjechaliśmy tutaj po to, żeby jakoś szukać tej pomocy, żeby nie była taka chora. Znalazłam ją u Aleksandra. Pani przed tym, jak przyjechać lata, już leżała w łóżku faktycznie, nie funkcjonowała normalnie, tak? Ja najpierw leżałam w łóżku, dostałam potem wózek elektryczny, ręczny. Ten ręczny to wyrzuciłam, bo taki do niczego, taki najgorszy szczyt. I kupiliśmy w Polsce taki lekki, żeby do auta szło go dać. Pani faktycznie nie mogła już ruszyć sama, tak? W ogóle sama nie. Tak mi było ciężko. I najgorzej było mi do auta wyjść. To mi było bardzo ciężko, no ale tak Andrzej... Po schodach też pani nie chodziła, tak? Po schodach w ogóle. Dopiero jak Aleksander widział, że ciężko mi jest, to mi jeszcze zakręcił. Windy, żeby windu nie jechała, tylko schodami bym chodziła. W trakcie terapii naszej, tak? Złośliwy był. Aleksander był złośliwy. Chciał, żeby szybciej uzdrowiłaś, nie? No. Chciał i dobył tego, że wyzdrowiałam dzięki niemu. Jestem wdzięczna. Całe życie pamiętam o tym. Ile tabletek używała dziennie wcześniej? Bardzo dużo. No ile? Bardzo dużo. 20 tabletek. Było, nie? Nie wiem ile, ale bardzo dużo tabletek. Rano 10, południe 10 chyba. Zawsze tam przeszło 10, 15, 18, zależy. No i tak jak. A teraz ile? Teraz nic, ani jednej tabletki. Ile pani ma lat? Będę miała w listopadzie, będę miała 92. Prawie 5 lat temu ty u nas była, tak? Mniej więcej. Tak. No, we wrześniu teraz u nas. Czerwiec to prawie 5 lat, bez 2 miesięcy. Ja byłam od 1 września przyjechała pani. Gdzie bym ją myślała, że jeszcze będę żyła do tego czasu? Z tym stanem zdrowia pani też nie pomyślała, tak? Już tego nie pomyślałam. Tak mi tak serce i... Po dwóch zawalach serca i plus nerki nie funkcjonowały w prawie, tak. Potrzebowali dializu, tak? Nie dużo brakowało, to bym poszła. Ale Andrzej mówi, nie chodź jeszcze, spróbujemy jeszcze to. I tak chodziłam do badania tego moczu, czy co się tam tak, robi. No. I jakoś to... Powoli minęło. I jakoś wszystko robi mi jakoś powoli. Pamięta pani, jak pani była zastraszona, kiedy w trakcie uzdrowienia jeszcze zwiększyło ciśnienie. Pani przyjechała, gdzie ciśnienie było do 200, a w trakcie terapii stało 250, nawet 260 dochodzić. No. Było tak. Ile było strachu, kiedy patrzysz na narzędzie, które mierzy i czuje pani dobrze, a wynik na tyle zaskakiwał, że my widzieli w oczach pani taki strach, że ja do dzisiaj go pamiętam. No. I co, przez pół roku gdzieś ciśnienie zmniejszyłeś i normalizowało się normalnie. I nerki pracują teraz. Tak? Nerki, żołądek, wszystko. Jak byłam 3 dni tam, chyba byłam w szpitalu.
ale napisali mi taki list, mi napisali, że aż strach miałam iść do urzędu zdrowia, jak to jest po polsku. Krankenkasse. Napisali wszystko w porządku. Narządy są takie jak u młodego człowieka, zdrowe. I jak pani liczy, co to my 5 lat temu bardzo mocno podzielali. Faktycznie w ciągu ostatnich lat idzie jaki proces? Pani czuje, że i tak pani starzyca, jak powinno być? Czy odwrotnie, idzie proces odmładzania i organizm czuje pani siebie dużo lepiej z każdym rokiem, czy gorzej, jak powinno być we wszystkich sytuacjach? Jak pani czuje? Nie gorzej, ale tak powoli to idzie, że ale każdego roku lepiej się czuję. Lepiej, tak? Każdego roku lepiej. Nie wiem, co to jest, ale lepiej. Pani używa jeszcze do dzisiaj tam razem z Andrzejem niektóre metody, które wy zobaczyli u mnie. Ja tak zrozumiał, że Andrzej mówi, że i masaże tam robi, tam i jakiekolwiek tam burawinki, tam i nacieranie, tam wszystko ja, pani. Ja. A no. Robił dużo, a teraz już. Troszeczkę lenicy, tak? Na początku dużo robił, tak? Na początku dużo. Ale teraz widzisz, że zdrowa jestem. To już trochę mniej, tak? No. I ja liczę, że to dużo daje ta miłość, którą Andrzej pani przekazuje jako syn. Możliwe. Ale... Ja na was patrzę i naprawdę aż serce takie radosne, że Andrzej bardzo opiekuje się panią i rzadko spotkać mnie z pacjentem, który rodzina odwrotnie zniszczają jeden jednego, a u pani bardzo dobrze jest pacjentka duchowa, syna, który bardzo kocha panią i trzymaje i opiekuje się naprawdę od serca. I to też jest bardzo mocnym lekiem. On naprawdę tak mnie kocha, że aż za dużo. No. I to bardzo czuć. Ta miłość, ona też trzymaje panią na tym świecie, można powiedzieć. I pani z jednej strony te metody, które my użyli, umożliwiają, żeby powoli odmładzаться i z każdym rokiem czuć siebie даже lepiej, a nie gorzej, tak. Jak powinno być teoretycznie. Tak, no tak, i w takie jest. Lata, jak 92 lata, pani siebie czuje lepiej, w ciągu 5 lat faktycznie funkcjonuje normalnie. Даже w ciągu 5 lat było tylko jeden raz u nas na krótkiej powtórki, a reszta, można powiedzieć, sami robicie jakiekolwiek zabiegi, które zobaczyli u nas i wykonujecie, i to też pomaga normalnie funkcjonować i żyć. To z tym karkiem, co pan teraz robił, to też mi tak powtarza, bo jak tak coś jest, to mnie robi też. Tak. A nigdy mnie sam nie zostawia, bo to jest coś okropnego, jak człowiek sam jest. Tak. Zawsze, gdzie jedzie, czy przynajmniej do każdego amtu, zabiera mnie też ze sobą amt. Do każdego urzędu zabiera mnie ze sobą, żebym tylko nie była sama. Ja się bardzo cieszę z tego. Ja liczę, że to, co my robimy, jest jakiegokolwiek stopni eliksirem młodości. Jak pani liczy, jest tak czy nie? Jest tak. To widać na każdym kroku. I pani czuje siebie z każdym rokiem lepiej. To niesamowite efekty, których rzadko kto może даже odczuć. To trzeba odczuć na sobie, rozumie pani? To nie można przekazać, nie można даже wiele zbadać. To trzeba patrzeć i już. Jeżeli kto widział pani, jak było 5 lat temu,
przyjechali na elektrycznym wózku i to pierwsza pacjentka u nas była na wózku elektrycznym i nie ruszyła. My nie mogli nawet panią nosili na ręcach tam do zabiegu, tam wszędzie przekładali, wszędzie. A teraz pani chodzi, pani funkcjonuje, pani sama faktycznie siebie obsługuje, wszystko obsługuje sama siebie w domu. No, to niesamowity efekt i liczę, że pani jest bardzo dobrym przykładem tego przykładu zdrowia, przykładu życia, przykładu walki z chorobami, które i przykładu miłości, która jest u pani w rodzinie, to ja даже czasami żartował, że pani ma niesamowity majątek, który jest pani zdrowiem i pani nie ma majątku fizycznego, ale jest u pani troszeczkę dobra emerytura, która даже pomaga pani i Andrzeju żyć i funkcjonować. I jeżeli u pani był może majątek fizyczny, to może byłoby gorzej, a tak jak pani jest, można powiedzieć, niebogatym człowiekiem, to jest taki duży bogatek, duży majątek duchowy. No i to co nie można liczyć pieniądzmi, to co nie można liczyć niczym materialnym. Ja mówię, ja bardzo zaskoczony waszym подъездцем до одного Анжея и паню, с тем, как это делается, как вы живете, как все отбывается. Может, паня что-то хотела еще поведать? Ну, я только очень-очень дякую за то, что пан сделал. И не запомни, как было жить бы, то nie można zapomnieć tego, tej dobroci, co otrzymał od ciebie. No, oby zostało tak, jak jest. Bo teraz się bardzo dobrze czuję. Bo te nogi może tam też się wygoją jakoś, bo to nie jest choroba. No ale... Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Я лечу, что так и будет. Я щиро молю, что когда я ехал до Франкфурта, я мислял, что пани будет в дуже горшем стане. Я щиро молю. Когда я паню забачил, что пани функционирует, ходит нормально, все, я, направду, достал трошечки шоку. Wiem, że to, co my robimy, jest cudem, ale żeby na tyle, даже ja był zaskoczony. Bardzo zaskoczony i gratuluję i za to, że pani udało się i z naszą pomocą, można powiedzieć, taki wynik zrobić. Ja bardzo gratuluję. Nie jeden mi powie, że tak dużo mnie nie widzieli. No, Ty wyglądasz, jakbyś była dużo, dużo młodsza. No, ja na dzisiaj pani dałby gdzieś około 70 lat. Ile? 70 by dał. Ej, nie, naprawdę, ja... może przed kamerą to troszeczkę inaczej, a... wyglądaje pani, ale to, co ja widział wcześniej, to wyglądało na 88, kiedy pani przyjechała. Teraz jest... Jest inaczej. Kiedy do mnie przyjeżdżają pacjenci, którym 70 lat, którym 80 lat, to ja w porównaniu pani mówię, że ja nie dał więcej na 10-70 lat. Naprawdę. A takich starych nie miał pan? Miał. Do 90 miał. Tak? Do 90, tak. Mhm. No, także też bardzo dobre wyniki. Ja jestem bardzo zadowolona. Zadowolona na całości. Tylko zawsze mówię, ten Aleksander to jednak dobry człowiek. Zaraz jeszcze pogadamy z Andrzejem, z synem pani, jak to było. On też uczestniczył w tym procesie i był i świadkiem, i wszystkim.
Jak to odbywалось w trakcie tego procesu, który był 5 lat temu? Andrzej, ty uczestniczył w tej terapii i 5 lat temu przyjechał razem z mamą. Powiedz, jak to odbywалось, co było wcześniej z twojej mamą i dlaczego przyjechał i co się stało? No, chorowała, cały czas chorowała, chorowała i na szpitale, i na choroby, i choroby. Nie było rady. No a jak w końcu się dowiedziałem, że jest taka szkoła, jest takie tam powiedzmy terapie i leczenie i tak dalej, no to pojechaliśmy. Pojechaliśmy, no i się zaczęło. Po takiej terapii dwutygodniowej, pierwszy raz co my byli, czuła się lepiej, zaczęła mi kroki stawiać, to. No to my potem znowu pojechali. My tam byli chyba ze dwa razy po 2-3 tygodnie. No i tak powolutku choroby zaczęły zanikać, a zdrowie przychodziło, młodość przychodziła. Cała się tak robiło pomaleńku. I do dzisiejszego dnia to się tak robiło. To jest... Nawet teraz jeszcze czuję zawsze, że za tydzień będzie jeszcze lepiej, że to cały czas ciągnie. Tak jakby ten organizm dostał jakiegoś takiego bodźca, dostał coś takiego, że on idzie w drugą stronę. No, tak jakby odmładza. Ty nie czujesz, mamy procesu starzenia, tak? Nie czuję wcale. Tak jakby raczej odwrotnie, raczej czuję, że kiedyś ją prowadziłem za rękę, żeby nie upadła, żeby to. Teraz już mogę ją puścić samą. Może się już sama iść, może do sklepu sama chodzi. To nie było jeszcze miesiąc temu, jeszcze sama nie mogła iść, bo się bałem, że się przewróci. A jest tak, no jeszcze coraz lepiej. Jeszcze teraz czuję jeszcze większe. No tak jakby organizm dostał takiego motor, takiego rozpędu i on nie może go zatrzymać. W medycynie nie ma takiego pojęcia, nawet żeby przywrócenie wzroku, tak czy nie? Tak samo, tak. No nie ma. A twoja mama... Я так вем же направила барзо мощный взрок по тих краплях, по свечению, по наших забегах. То мама, что было? Бо видать он в тем веку. Я особенно тоже имею окуляры и тоже не ходжу, только при закрапьям, то есть те свечения, то разом мы робили Який был? И выники были те самые. Який был у мамы? Гравый штарк. Гринный штарк. Ach, tam były wszystkie choroby, tam już, no to groziło ją ślepota, no. Poszła na te operacje, ale po tych operacjach, no niby dobrze, niby źle, ale dalej w okularach. Trzy operacje miała przed przyjazdem, tak? Dwie operacje miała, a chyba potem miała jeszcze trzy operacje. No. I później my jak zaczęli kropić, tak się skończyło z oczami. Problemy z oczami u mamy, mamy trochę inaczej, bo umie inaczej, nie? To tak. No ona zaczęła widzieć bez okularów. A ja też zacząłem jechać autem, najpierw daleko widziałem dobrze. Teraz mama widzi, no nie nosi w ogóle. Nie nosi w ogóle okularów. To jak już tak bardzo ciemno jest, pochmurno jest. No to prawie każdy, lupę bierzemy, i czytamy przez lupę. Mhm. Albo małe literki. Ale jak jest taka pogoda jak teraz, to teraz nie potrzeba okularów. Teraz muszę czytać. Mhm. I musi być dobrze oświetlony, nie? Wieczorami gorzej. A u ciebie jakie były? Tak samo. Identycznie to samo. Minus czy plusy co u ciebie? Miałem plus. Plus ile? Plus 4,5. A na drugą oka? Chyba 3,5. 3,5-4,5. No. I ciebie był bardzo duży zes. Zes był bardzo duży, ale ten zes jeszcze tak troszeczkę ucieka te oko, ale to ten zes to nie to. Tylko że ja nie widziałem nic, bo to było za mgłą. Jak bez okularów to nie widziałem nic, nie? Ale pod. Ile my tam byli? Tydzień czasu my tam byli na całe, co my zaczęli kropić. Za tydzień ty już. Za tydzień czasu ja już jechałem autem, bardzo dobrze widziałem daleko, a nie blisko. Potem się to zmieniało. Potem znowu blisko widziałem, daleko nie widziałem. A teraz mi to tak w środku stoi, nie? Tak jakby to po prostu tak działa. Nie? No i kiedy ty stał kropać jeszcze ty na to oko, które był zes. Ty mówił, że ty w ogóle widział tylko czarno-białe, a później kolor wrócili, tak? No, taka czarna kulka w środku było widać. Tam, jak patrzyłeś z boku, to widziałem, ale jak je patrzyło w tym punkt, to on był czarny, nie? A teraz co? Normalnie, tak? A teraz, no,
Normalnie, chodzę tak i nauczyłem się do tych bez okularów tylko, że tak... Także ty to zdziala, tak? I na wzrok, który ale, mówić, w ogóle nie do naprawy. No, ale jednak jak się zmęczone oczy, jak szczypią, jak tego pokropić, zaraz inaczej. I co ty możesz powiedzieć na temat tych kropli? Działają na 100%, tak? Faktycznie od wszystkich... Po mnie widzę, że bardzo dobrze, a po mnie jeszcze nie. Jeszcze nie mam tak dobrze zrobione, ale to, co mama nie widziała, a teraz widzę, to jest wielka różnica. Lenisz się kropać, nie kropajesz często, nie? Jak? Rzadko kropajesz, nie? No, niekiedy zapomnę, nie robię tego tak systematycznie. No. Z tego powodu, a mama... A mama też nie ma, bo ja idę, jak ja daję sobie. Ale ona nie powiedziała jeszcze ale lepiej. Ale po mamie widać ciebie, bardzo wielką poprawę, bo nie umiała czytać, czyta bez okularów. Ja nie umiem bez okularów jeszcze czytać, ale mama czyta bez okularów. Czyli jej to szybciej poszło, jakoś tak, nie wiem. W jej wieku. I to jeszcze w tym wieku. Każdy organizm jest inny, nie? Tak. Także u niej to szybko w ogóle... No i u mamy jeszcze tam był guz w brzuchu. My też zdziałali na ten guz. No. I faktycznie w ciągu pierwszego turnusa, nawet jak ja pamiętam, za 2 tygodnie my zrobili badanie, to zmniejszył się więcej jak 2 razy. Od 14 do 9, 14 stało 9. No tak, ale to w obwodzie to wielokrotnie więcej. Ale później jak go tam chyba pisze na badaniach, jakiego wielkiego wycięli. To tam jest chyba 7 centymetrów. No to znowu minęło do operacji. No tak. Można było i nie wycinać, jak ja mówił, ale wy mnie wtedy dzwonili, że zastraszona mama, że badanie jeszcze nie zeszło, a kiedy zejdzie i to wszystko. Lekarze straszą, że to nowotwór może być. I to po prostu przeszkadzało, to ma. Tak, psychicznie. A w ogóle i to tak. No ja mówię, wy usuwajcie, jeżeli chcecie, to usuwajcie, to nie mogę. Ale schodzi. No to była taka buła tutaj na tym, to się tam cały czas o tym myślała i przeszkadzała, to wiadomo sprawa. Ale tak widzisz, nawet to, co mi powiedziała, ale powoli schodzi. No to zeszło i do końca, ale ja mówię, no zechcieli uciąć, no to też może być. No. Tak. Bardzo dobrze, że w ten czas nie było jeszcze tych wymagań z tymi obowiązkowymi chemioterapiami, które przed operacją, po operacji. Także to, co wycięli... Najgorsze było to, że powiedzieli, że lekarz powiedział, że napisał, że są nerki martwe i muszą być dializy, bo umrze. Bo umrze, no ale my jakoś, ja nie zgodził się na te, no co to za życie, na te, co ci... To dializy, tak, jeździ 3 razy tygodnie. No ale jakoś obeszło się i... A teraz na badaniach, po tych latach, po tych wszystkich zabiegach, po tych wszystkich, nerki całkowicie zdrowe. To co, z martwych wstały, czy jak, nie wiem. Takie opisane, że są miren tut, to jest zabity, koniec, nie ma. A tu się odnowiły z powrotem. Jakim cudem się to stało, to też nie wiem. No widzisz, jeżeli organizm odmładzaje co rok lepiej, no to i wszystkie, no, tak, i nerki regenerujące już. Організм чоловіка здольний на тилі зрегенерувати, його треба очистити, урухомити, і він далі функціонує. Так. І не треба жодних таблеток, як у пані функціонує. Ну, хто би мог повідати, що через тилі лят і пані не вживає ніц. Ну, на день дійсніший знайдіть хоч одну особу, яка не вживає ніц. Ну, зараз гарсями п'ють таблетки, супліменти, все, а пані не вживає. Co używa to witaminy C, witaminy K? No tak witaminy, jest. No, witaminy w oleju. No to żeby oleje prawie, nie? To, żeby, to żeby nabrać troszeczkę witamin, nie ma wiedzy tego. To nie szkodzi. No, witaminy bierze i to wszystko. Wody dużo pije, sól, no i takie. Ale to jeszcze to, że to ta starość jest starość, ona powinna iść normalnie z wiekiem, nie? A tu idzie odwrotnie, tu idzie do tyłu. To jest dziwne. To cudo, i które w naszych warunkach to normalny proces, rozumiecie? I to co u nas przybywają ludzie. To tak jakby zegar wyszedł do tyłu, to już cudo. No tak. Jakby tak się czujemy, że jak już ja to widzę, to tak cały czas jest, to lepiej, czy wstanie rano, to lepiej. Jak tak stary człowiek, to zawsze, a tu boli. Mama nie narzeka na nic, że ją boli. Tak, nie ma takiego czegoś, no, rano wczoraj na spadzie, się tam troszeczkę, wasie... nogi u niej... Może to być pozostałość. Dopoczają, ale to też proces taki, kto wie, może to jeszcze naprawa.
A, może jeszcze naprawiajeca to, co było uszkodzone dużo lat temu. Czy to jeszcze nie chodzi, nie zostało gdzieś tam jeszcze w pamięci. A może to być o tych odmrożonych lat, bo za dziecko miało odmrożone nogi. Czyli mogło się teraz to leczyć i teraz naprawiacie i to boli, nie? Zobaczymy, co to dalej jest. Także ja liczę, że trzeba będzie przyjechać teraz na kilka dni. Zobaczymy, co tam i do uruchomim jeszcze. No i pani jeszcze będzie odmładzać. No co, no. I teraz będzie jeden kłopot, no. No, trzeba jakiego dziadka sprawnego znaleźć, no. No, a co tam, 92 lata to nic, no. Każdą zimę jedziemy na narty, no. Na nartach jeździ, na basen pływa. No co więcej, chodzić, więcej nie potrzebujemy. W basenie, jak pływasz? Normalnie pływasz? No, w basenie? I na plecach. Nie, ale to tak na... tylko parę razy. No parę razy. Pływasz, babcia, nie mów. Tyłem. No basen cię płynie przez basen. No to widzisz, no to cudę. Ja nie żegnujmy się po tym męczy, ale basen cię płynie. Nie, no, bardzo dobrze pływała kiedyś. Ale teraz już nie pływała znowu, no bo nie chodzimy na basen. Kiedy byłem ostatni raz? Na każdy dzień. Każdy dzień? Co drugi dzień. No co drugi, ale każdy dzień też chodzimy, bo to niedzielę nie chodzimy. To bardzo dobrze. I tego. No i tam są takie mocne masaże te wodne, tak? Wodne. No to tam cały siedzi, to całą masuje. No, no to nie bardzo się tam masuje. No i tak się zaczyna. Ja miałam tu rękę złamaną. Ale to dawno, babcia, to było 50 lat temu. Nic mi nie dała ta benzyna. No, co się to daje na złamanie? Szyna. No, gips. Gips. Nic mi to nie dało. A teraz jakoś... No bo zaczęła pływać i zaczęła to robić. Wcześniej nie mogła ruszyć normalnie. Bo nie ruszana była. Teraz pływa, dlatego że pływa. Nawet tak nie umiem, a teraz już... A przestała pływać, bo... Bo głowy nie umiała, bo się topiła jak pływała przod, bo głowy nie umiała dać do tyłu, bo no to potem pomasowali mnie troszeczkę tą głowę, tą szyję i znowu dźwigać, bo szyję. Zostaje co tylko wszystkim pozazdrościć, bardzo mocno pozazdrościć. Tak. Pani zdrowie, ale dobrej zazdrości. Ale warto ten organizm uruchomić, żeby on poszedł w drugą stronę. To uruchomienie jest chyba najważniejsze. No a powiedz, ty tam też dostawał troszeczkę zabiegi, kiedy matka była i później jeszcze też przyjeżdżał. Co ty, jak siebie czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze. Nic mi nie ma. Ja się czuję bardzo dobrze. A nie byłem taki sprawny. No, jak teraz, no, tak? Bo, no jednak się naprawiło. Jakoś odpornił sauna, to tak, ja się to dalej stosuję, tak jak to ja wiedział, że ty zrobił bardzo dobre wyposażenie u siebie w domu, tak, dla zabiegów, który faktycznie zobaczył u nas i teraz używałeś. I tak? Do błota wchodzimy, i do sauny. Mama ciągle często do sauny, do podzimną wodę, no, do takich kartów. No, warto ty organizm uruchomić, nie? A potem to już idzie samo. Także bardzo gratuluję. Mama też była gruba, doszła do swojego 10 kg schudła i doszła do tego momentu. Do wagi normalnej. Ja też, ja miałem 108, teraz mam 85 i mogę jeść wszystko, jem, żadna dieta, żadne nic. Nie, no nasze... Stoję prosto. Nasza dieta, numer jeden, żadnej diety. Stanęliśmy normalnie, żadna dieta. Wszystko jem, wszystko piję. No. To bardzo ważne. Ludzie, wszystkie, kto przyjeżdżają, 100% kto przyjeżdżają do nas, nie używają diety i spróbowali ich, może setkami można powiedzieć, lodówki, diety, to wszystko. A na samej sprawie normalnie trzeba wyżywiać i to daje wszystkie elementy, które potrzebne w organizmie. Dieta tylko oszczędzaje, a po co? No, trzeba dać. No jedno, co my rzucili, no ten cukier, przede wszystkim cukier, ciasteczka, cukier, osłodycze. To no, poszło na bok, bo... Tak, ale też lepiej się czujesz bez tego. No troszeczkę, no. Ale to nie szkodzi też. No. Ale to ciężko się oduczyć. To tak jak papierosy się oduczyć. No to tak znowu, samo cukier. To znowu po naszych zabiegach, które wyrzucili. No. Na samą po sobie. No to już dużo nie smakuje teraz. Inaczej się to robi. Ja powiem dlaczego. Wcześniej organizm potrzebował cukier, bo bez cukru by nie mogli funkcjonować. Bo cukier jest energią, produkuje dużo energii w organizmie. Kiedy teraz organizm funkcjonuje normalnie,
то организм с выживания, который вы бежите, и он сам перетворяет в цукер, и уже не потребно. То вы фактически бы предалковывали вы цукром, но предалкование уже было, это не потребно. А так вы сейчас функционируете даже без цукра, без глюкозы, которая было подавано в натуральном состоянии. А теперь вы того не потребуете. Исправный организм себе выбирает то, что он хочет есть, то, что он потребует, то есть. То, что вам чеба, то организм сам выбирает, сам вклоняет то чеба. Решту отжуцает и нормально функционирует. Так, как повинно быть, как детинство. Я потребую в ночи съесть две шоколады. В ночи встать и съесть две шоколады. А теперь не мам этого смака. Теперь не мам. А мам смак раз на месяц. То мам смак на шоколады, съем две чукростки шоколады. Nic nie starcza, a kiedyś wstawałem w nocy. To znowu mogę przetłumaczyć bardzo prosto, bo czekolad to bardzo mocny, chwilowy taki daje moment, kiedy brakuje hormonów szczęścia najbardziej, które uczestniczy też w regeneracji. I kiedy tych hormonów brakuje, to wtedy organizm potrzebuje chociażby coś zastąpić. To może być słońce, też solarium. Так само шоколада. З'їв і вже гормони хвильово продукуються. Так же, ежели організм функціонує нормально, не потребуєте штучних гормонів, можна повідати, він сам продукує все, що треба, і то не потребує. Так же, ваш організм на 10 функціонує так, як нормальний організм, без проблем. Если были какие-либо проблемы, ну, уж летели бы до шпиталя и что-то бы робили, но на ДИСе нема леков, нема хвороб, нема проблем, ну, и даже повруцаются... Нема леков, нема проблем все равно, нема. Так, нема хвороб, да. Как то это вытлумачить, не? Людям... Люди гарсами... Нема леков, нема хвороб. Суплементы, уживают леки, гарсами витамины. Ну, а можна жити єднак, урухомити організм на тилі, щоб він функціонував сам. Ну, люди зроблять себе самі з себе хворих. Ну, а ми робимо. До мене часто приїжджають, дзвонять люди. Я там, ну, мав які-кольвік здольності здіагнозувати щось. І мовить, хоче би приїхати на консультацію, зробити діагноз. А я мовлю, ну я не буду того робити, я усуваю діагнози. Они их диагнозуют, чтобы человек с ними жил далее, брал какие-либо леки, таблетки. В процессе нашей, можно сказать, рехабилитации, регенерации организма, которая бывает у нас, мы усуваем все проблемы со здоровьем, и человек функционирует сам по себе. И с каждым роком, как на прикладе пани, то есть ну, несамовитый эффект. Не повім, що у всіх буде такий самий винник. І я повім, для чого. Я зверну увагу, ми з пані розмовляли, бо такої милості додаткової, а то милість то дуже дає, як у тебе разом з мамою, як ти кохаєш так маму, ти підтримуєш її і духово, і фізично, і всіх. Ну, жалко спіткати таку родину, де люди самі по собі би так між собою раділи, щоб ти дбав так о мамі. Ну, жадко, направда, спіткатися таку родину. Я повім, що ну, то дуже добрий приклад і гратулюю тебе. Хочеть жити, не? Хочеть жити і хочеть, щоб хтось інший жив, як матка. А якщо будеш злий до нього, то він не буде жити там ще п'ю. Ну, то він умже, розумієш, ні? То так же, то, що він відмовляється, може, то ми урухомили, а то, що він надалі жиє, то заслуга твоя. Ну, твоя заслуга, я так лічу. Я вважаю, що люди не вмирають, люди ще самі забивають. То самі, або родина, або хтось. Чи то. Самі ще забіяли. Так. Ну то файно. То дякую дуже. І хочу, щоб ви зрозуміли, що в житті є щось, що одружнюється від інших метод. Що є, я називаю еліксиром молодості. То, що ми робимо, то є процес регенерації організму. І то так діло, як на пані. І то ти живий приклад, і мислю, що ще буде надовго. Надовго. Дуже. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Навзаєм вам теж ще здоров'я. Файно.